entuzjazm ogarnął miasto. Teraz wszystko, co czuło się polskim, skupiło swoją uwagę w obozie strzeleckim na Błoniach Krakowskich. Koło godziny 10 wieczorem mogłem wreszcie powitać Piłsudskiego. Miał żółtą, niezdrową cerę twarzy wskutek 16 miesięcy więzienia w Magdeburgu. Urzeczywistniły się nasze marzenia. Oto miałem tworzyć pierwszy prawowity rząd Polski. 17 listopada 1918 roku. Do obywatela komendanta Józefa Piłsudskiego. Dnia 14 listopada bieżącego roku powierzyłeś mi, obywatelu komendancie, sprawę przedłożenia sobie listy członków rządu. Proszę o zatwierdzenie załączonej tu listy. Proszę też o przyjęcie mojej dymisji jako prezydenta ministrów. Z wyrazem głębokiej czci, Ignacy Daszyński.